Niech będzie pochwalony Chrystus, drogie dzieci. Dzisiaj mamy katechezę 22. Będziemy sobie mówić o dwóch sprawach bardzo ważnych. Po pierwsze o zadośćuczynieniu za nasze grzechy, czyli piątym warunku dobrej spowiedzi, a zarazem o odpustach. Jak dobrze pamiętacie z poprzednich lat katechizmu, wiecie dobrze, że mamy pięć dobrych warunków spowiedzi, czyli po dobrej modlitwie do Ducha Świętego robimy rachunek sumienia, następnie wzbudzamy w sobie żal za grzechy, następnie mocne postanowienie poprawy, szczerze wyznajemy te grzechy i uwaga, ostatni punkt bardzo ważny, też musimy zadośćuczynić za te grzechy, którymi obraziliśmy Pana Boga, czy wyrządziliśmy krzywdę bliźniemu. Więc przechodzę już do następnego slajdu. Nim jeszcze dojdę, to chciałbym jeszcze Wam powiedzieć o, przypomnieć w zasadzie o tym, że jeśli chodzi o sakrament spowiedzi, to mamy, jeśli chodzi o materię, trzy ważne rzeczy, czyli musimy za grzechy po pierwsze żałować, po drugie musimy te grzechy, którymi obraziliśmy Pana Boga, wyznać szczerze i ten trzeci punkt co do materii sakramentu to jest zadośćuczynienie, naprawienie tych grzechów. Nim to Wam opowiem, krótka historia, która może nam pomoże to troszkę zobrazować, czym jest to zadośćuczynienie. Przypowieść o synu marnotrawnym, jak może kiedyś słyszałyście tą historię. Otóż żył ojciec z dwoma synami, miał wielkie gospodarstwo. Niestety jeden z synów nie chciał pomagać ojcu na tym gospodarstwie. Wymógł na ojcu otrzymanie połowy majątku. Ojciec ze smutkiem, ale dał mu to, co chciał. I co teraz ten mężczyzna, ten chłopak robił? Otóż zamiast pracować, wykorzystać to, co otrzymał, wyjechał daleko i niestety wszystko roztrwonił. Wszystkie te bogactwo, które otrzymał, połowę tego bogactwa, wszystko to stracił do tego stopnia, że aby żyć, musiał się zatrudnić do pracy, bardzo upokarzające, jak musiał paść świnie. I wtedy wskruszył się w sercu, spostrzegł, do jakiego stanu sam siebie doprowadził i postanowił wrócić do ojca. Otóż tak sobie powiedział w myśli: zabiorę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Czyli widzimy, chłopak skruszył się, ma ból serca, że obraził Pana Boga, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie, czyli że obraził swojego ojca, swojego tatę. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczynię choćby jednym z najemników. Czyli w tej historii widzimy, jak ten człowiek nawraca się, wie, że obraził Pana Boga, obraził swojego ojca i teraz ma wolę nie tylko, że poprawy, ale naprawienia tej szkody. Tak? Pójść do ojca, przeprosić go i nawet ma takie postanowienie, że nawet będzie takim zwykłym parobkiem, aby to naprawić. Ale wiecie dobrze z historii, która obrazowała nam dobroć Pana Boga, ojciec go przyjmuje i nawet dla niego przygotowuje ucztę. Więc musimy wiedzieć, że musimy zadośćuczynić za nasze grzechy. I co to jest to zadośćuczynienie za grzechy? Jest to przede wszystkim wynagrodzenie za obrazę, którą wyrządziliśmy Panu Bogu. Następnie naprawienie krzywdy, którą wyrządziliśmy bliźniemu. I po trzecie odpokutowanie kary doczesnej, na które sobie przez te grzechy zasłużyliśmy. Więc będziemy sobie to wszystko teraz omawiać. Więc zadośćuczynienie jest to wynagrodzenie za obrazę Pana Boga. Zadośćuczynienie więc jest naprawieniem wyrządzonej szkody. Jak tutaj na obrazku mamy po lewej stronie, możemy sobie wyobrazić taką historię, że chłopcy grali w piłkę.
ktoś niefortunnie kopnął i wybił szybę u sąsiada. I teraz, jak dobrze wiecie, musimy tą szkodę naprawić. Trzeba będzie teraz tą szybę odkupić. Tak? Być może nawet chłopcy będą musieli ze swoich kieszonkowych czy w jakiś sposób inny wynagrodzić rodzicom, aby tą szkodę teraz naprawić. To jest szkoda materialna. Troszkę inaczej jest szkodą, jeśli na przykład obraziliśmy tatę. Brzydko coś mu powiedzieliśmy, chcielibyśmy być posłuszni, więc tu już ta szkoda jest troszkę trudna do naprawienia, ale możemy zrobić coś dla taty, być miłym, następnym razem już posłusznym, aby tata nam to, co złego zrobiliśmy, przebaczył. Więc zadośćuczynienie, czyli przede wszystkim jest to naprawienie jakiejś szkody, którą wyrządziliśmy. I tą obrazą pierwszą każdy grzech, jakim jest, jest to obraza Pana Boga. Więc jest to odwrócenie się od Niego, a zwrócenie się ku stworzeniu, ku jakimś przyjemnościom i tym samym odwróceniem się od Pana Boga. Następnie w ten sposób, kiedy odwracamy się od Niego, nie czynimy Jego woli, nie zachowujemy Jego przykazań czy przykazań kościelnych, nie wypełniamy swoich obowiązków, to wtedy odwracamy się od Niego, a idziemy ku swojej woli. Tak jak to uczynił Lucyfer. Widzimy, on, piękny anioł stworzony przez Pana Boga, buntuje się, mówi: non serviam, nie będę służył. Zapomina, że to, że jest, że istnieje, że jest tak pięknym aniołem, stworzonym w stanie łaski, świętości, wszystko to zawdzięcza Panu Bogu, a jednak mówi: nie, nie będę Ci służył, buntuje się, okazuje mu w jakiś sposób Panu Bogu bunt, zniewagę, jakby pogardę w stosunku do Pana Boga. Więc to jest ten grzech, jak my możemy go opisać wobec Pana Boga. Bunt, nieposłuszeństwo, zniewaga, odwrócenie się od Pana Boga. Następnie mamy grzech również, który trzeba nie tylko, że Pana Boga obrażamy grzechem, ale też bardzo często, jak popełniamy jakiś grzech, to popełniamy grzech przeciwko bliźniemu. I tu mamy takie trzy rodzaje, w jaki sposób możemy obrazić bliźniego. To jest brak szacunku dla życia bliźniego, czyli znieważamy, bijemy go, krzywdzimy, ranimy, tak? I tutaj na obrazku mamy chyba jeden z najcięższych teraz grzechów wobec bliźniego, kiedy nawet nie pozwala się przyjść na świat dzieciom, zabija się je. Ponad 40 milionów dzieci nie przychodzi na świat, nie rodzi się tak, jak myśmy się urodzili, nie daje im się szansy, aby tutaj na ziemi mogły zasłużyć te dzieci na wieczną chwałę, być w niebie, nie daje im się tej szansy. Zabija się je w łonach swoich matek. Coś strasznego, drugie dzieci. Więc to jest jeden z najstraszniejszych grzechów przeciwko bliźniemu. Mamy następnie brak szanowania prawa do posiadania i dóbr. Każdy z nas ma prawo do posiadania czegokolwiek. I jeśli ktokolwiek coś takiego posiada, to nie wolno mu to kraść, tak, oszukiwać w jakiś sposób, żeby tą rzecz mu zabrać albo niszczyć. Więc nie tylko, że mamy szanować życie bliźniego, jego zdrowie, następnie szanować dobra, ale też dbamy o jego reputację, jego honor, żebyśmy nie urazili jego czci. A w jaki sposób to moglibyśmy zrobić? Przez zuchwałe sądy. Źle o nim myślimy, następnie obmowa, źle o nim mówimy i, co jest najgorsze, oszczerstwo, czyli zarzucamy bliźniemu wadę lub coś, czego nie zrobił, czego nie posiada. I te grzechy musimy naprawić, jeśli w jakiś sposób złamaliśmy to, o czym teraz tutaj powiedziałem. I teraz w jaki sposób możemy wynagrodzić tą obrazę, którą uczyliśmy Panu Bogu, albo zniewagi, które wyrządziliśmy bliźniemu. Wymienię te w całości trzy sposoby, w jaki sposób możemy to wynagrodzić.
a następnie troszkę to jeszcze omówię bardziej szczegółowo. Więc po pierwsze wynagradzamy, odprawiając nałożoną nam przez spowiednika pokutę. Czyli, zaraz o tym krótko powiem, czyli jak jesteśmy na spowiedzi, to kapłan nam zadaje pokutę. Następnie zadaje sobie dodatkową, dobrowolną pokutę i ostatnie uzyskając odpustę. Już teraz to będę w szczegółach opowiadał, żeby wam to pomóc zrozumieć. Przede wszystkim, w jaki pierwszy sposób możemy zadośćuć za grzechy, którymi obraziliśmy Pana Boga. Ten grzech, który tak oddala nas od Pana Boga, czyni tyle krzywd, nawet jest wielkie niebezpieczeństwo, że na zawsze możemy utracić Pana Boga. Możemy jednak przez dobrą spowiedź, przez dobry żal, szczególnie żal doskonały, to naprawić. Możemy oczyścić swoją duszę. Ale czasami to nie wystarcza. Spowiedź odpuszcza nam grzechy. Odpuszcza nam czasami nawet część kary, ale nie wszystko, więc musimy to w jakiś sposób jeszcze naprawić. I tutaj taką pierwszą pomocą jest pokuta sakramentalna. Czyli kiedy ksiądz wysłuchał nasze wyznanie grzechów, daje nam naukę, to wtedy uważnie słuchamy, bo ksiądz da nam jakąś pokutę, pokutę sakramentalną. To jest najczęściej jakaś modlitwa krótsza lub dłuższa, w zależności od wagi naszych grzechów. I wtedy musimy zaraz, jak tylko wyspowiadamy się, jak tutaj mamy na obrazku ta dziewczynka, zaraz po dobrej spowiedzi, od razu dziękuję Panu Bogu za dobrą spowiedź, odnawia dobre postanowienie poprawy i odmawia tą daną pokutę, którą ksiądz dał. Bo ta pokuta, którą ksiądz nam daje, zmazuje część kary, na którą zasłużyliśmy przez grzechy, albo nawet całkowicie ją odpuszcza, nawet tą karę. A grzechy są nam odpuszczone przez spowiedź, a kara doczesna, którą sobie przez te grzechy zasłużyliśmy, jest nam odpuszczona właśnie w ten sposób, przez pokutę sakramentalną. Albo w inny sposób, mówiłem wam, że dajemy sobie dodatkową pokutę. Jakie to mogą być uczynki? To może być dobra modlitwa. Postanawiamy sobie, że teraz będziemy częściej się modlić. Nie tylko rano i wieczorem, ale w ciągu dnia będziemy szukali takiego momentu skupienia na modlitwę. Następnie postanawiamy sobie, że nie tylko w niedzielę święto nakazane, ale nawet w tygodniu pójdziemy na mszę świętą, aby w ten sposób zadośćuczynić Panu Bogu za grzechy, którymi Go obraziliśmy. Wyprosić łaski, pomoc, siłę, aby już nie grzeszyć. Pamiętajmy, że msza święta jest najpiękniejszą modlitwą. To zjednoczenie z Panem Jezusem, z Jego ofiarą przebłaganą, wyprasza nam wiele, wiele łask, pomocy do świętego życia. Następnie możemy sobie zadać taką pokutę, że w czymś pomóc, jak tu na przykład w tym prawym górnym obrazku mamy dzieci, które pomagają, gdzieś tam zmywają w domu. To jest na przykład pomoc, czy posprzątanie czegoś, pomoc w ogrodzie i tak dalej. Na pewno znajdzie się wiele takich przykładów, w których możecie pomóc rodzicom. I w jaki sposób jeszcze my możemy sobie w jakiś sposób zadośćuczynić za te obrazy, które uczyliśmy Panu Bogu, to jest przyjęcie choroby, jakiegoś cierpienia, jakiejś trudności. Tak? Przyjmujemy to z miłości do Pana Boga właśnie w tej intencji zadośćuczynienia, naprawienia naszych grzechów. Kolejny slajd. I w jaki jeszcze sposób możemy uzyskać odpuszczenie kary doczesnej za nasze grzechy? To jest uzyskując odpust, odpusty, tak? I tutaj mamy pytanie, bo co to są właśnie, co to znaczy uzyskać w ogóle odpust? Odpust to znaczy otrzymać zmniejszenie lub darowanie przez Pana Boga kar doczesnych, na które zasłużyliśmy sobie przez nasze grzechy, a które już zostały, uwaga, już zostały odpuszczone w sakramencie pokuty. Pamiętajmy, że te wszystkie uczynki, które robiliśmy, te uczestniczenie we mszy, dobre uczynki,
zdobywanie odpustów. To wszystko nam pomoże, ale jeśli chodzi o odpuszczenie kar za nasze grzechy, na które sobie zasłużyliśmy. Bo grzechy muszą być odpuszczone przez spowiedź. Także tutaj proszę uważać, czyli otrzymanie lub zniszczenie lub darowanie przez Pana Boga kar doczesnych za nasze grzechy, które już zostały odpuszczone w sakramencie pokuty. I tutaj mamy ten bardzo piękny obrazek, msza święta, wstawiennictwo świętych, tak? I tutaj wiele, wiele łask, które spływają na nasze dusze i nawet na dusze w czyśćcu. Tak? I teraz przechodzę już do następnego zagadnienia. Otóż istnieją dwa rodzaje kary, na które sobie zasłużyliśmy. Przez to, że popełniliśmy grzech. Po pierwsze jest to kara wieczna, kara piekła. Tak? Tutaj mamy obrazek przedstawiony Lucyfera z wszystkimi złymi duchami i miejsce wiecznego potępienia. Zegar, który bije zawsze, zawsze i na wieki, czyli ten czas piekła nigdy się nie skończy, zawsze będzie istniało. Coś strasznego, więc dlatego staramy się unikać każdego grzechu, modlić się za grzeszników, aby się odwrócili, aby do tego miejsca nie trafili. Więc dwa rodzaje kar, na które sobie zasłużymy. Kara wieczna. Albo, jeśli to były grzechy powszednie, to kara doczesna. Czyli którą musimy odbyć albo tutaj na ziemi przez różne cierpienia, różne trudności, albo jeśli nie zupełnie odpokutujemy za nasze grzechy, już odpuszczone, albo umrzemy w jakichś tam grzechach powszednich, to musimy odpokutować wtedy w czyśćcu. Tak? Czyli dwa rodzaje kary, na które sobie zasłużymy. Kara wieczna. Mam nadzieję, że to się nie stanie, że będziemy mieć siłę, żeby tam po prostu się nie dostać. I kara doczesna, ale też starajmy się, aby tej kary unikać, żebyśmy naprawdę Panu Bogu się we wszystkim podobali. Dobrze, przechodzę do następnego slajdu. Jest to skarbiec Kościoła. Otóż musimy zawsze wiedzieć, skąd te łaski, które szczególnie te odpusty, skąd Kościół ma władzę, taką moc, żeby nam tych skarbców udzielać, tych łask. Otóż są to przede wszystkim zasługi Pana Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, który tyle cierpiał. Widzimy tam obrazki biczowania, ukrzyżowanie, a później ta męka cierpienia Matki Bożej zjednoczone z cierpieniem Pana Jezusa, później zasługi świętych, wszystkie msze, które się święte są odprawiane, dobre uczynki wiernych, ich ofiary, modlitwy. To wszystko jest skarbcem, z którego czerpią zarówno dusze w czyśćcu, jak i ludzie mieszkający tutaj na ziemi. Także tutaj z tego korzystamy, z tego skarbca. I wtedy dzięki temu skarbcowi Kościół ma władzę później właśnie tych odpustów udzielać, tych łask, które właśnie korzysta z tych wszystkich zasług Pana Jezusa, Maryi Świętej. I istnieją dwa rodzaje odpustów. Jest to odpust zupełny, który gładzi całkowicie karą doczesną, na którą byśmy sobie zasłużyli przez nasze grzechy, lub odpust częściowy, zwany też cząstkowy, gładzi tylko część kary doczesnej. Za chwilkę w ostatnim slajdzie wytłumaczę Wam, w jaki sposób możemy uzyskać odpust zupełny, a też zarazem się dowiecie, dlaczego czasami tylko jest cząstkowy. Dlaczego tylko część kary możemy mieć darowaną. Dobrze, to teraz to są właśnie te warunki, czyli musimy konkretnie spełnić warunki, aby uzyskać odpust. Po pierwsze musimy mieć intencję uzyskania odpustu, tak? Czyli w danym dniu, szczególnie jak na przykład ktoś należy do krucjaty eucharystycznej, to odmawia taką modlitwę, w której nazywamy ofiarową dnia, której ofiarowuje cały dzień, ale też nawet odpusty, które w jakiś sposób, jakąś intencję już tutaj zdobywa. Najczęściej mówimy za duszę w czyśćcu. Następnie musi być w stanie łaski święcającej. Bez
tego stanu bez, jeśli bylibyśmy w stanie grzechu ciężkiego, nie moglibyśmy tego odpusty otrzymać. Następnie musimy dopełnić konkretnych warunków, które Kościół nam przepisał, czyli musimy w tym dniu pójść na mszę, do Komunii Świętej, wyspowiadać się 8 dni przed uzyskaniem odpustu lub 8 dni po, następnie odmówić modlitwę za papieża. I teraz ostatni warunek, coś, co jest chyba najtrudniejsze, od czego głównie zależy, że nie zdobywamy odpustu zupełnego, to musimy być wolni od przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Bardzo często jesteśmy przywiązani do pewnych grzechów, do pewnych złych cech naszego charakteru, nie chcemy z nimi walczyć i to ma wpływ na to, że nie zdobywamy odpustu zupełnego, który nam daje całkowitą karę doczesną, ale tylko cząstkowe, tylko część kary nam jest darowana. I tutaj ten obrazek jeszcze raz ma nas pobudzić do tego, abyśmy jak najwięcej tych odpustów zdobywali, nie tylko dla nas samych, dla naszych bliskich, którzy potrzebują łaski, ale nie zapominać o tych duszach, które są w czyśćcu, które już nie mogą sobie same wysłużyć czegokolwiek, aby się uwolnić z tych cierpień. Więc liczą na naszą pomoc i pamiętajmy, że jeśli i my im pomożemy, to i oni nam również pomogą. Także to, co najważniejsze wam przedstawiłem, więc w skrócie tylko powtórzę to, co już tutaj sobie powiedzieliśmy, więc przede wszystkim zadośćuczynienie. Czyli zadośćuczynienie jest to naprawienie krzyw, które wyrządziliśmy bliźniemu, naprawienie zniewa, które wyrządziliśmy Panu Bogu i zarazem odpokutowanie za nasze grzechy. To sobie będziecie się uczyć. Znacie już teraz te warunki, jak, w jaki sposób możemy naprawić, czyli nie tylko zdobywając odpusty, tak? Nie tylko właśnie modląc się, robiąc jakieś dobre uczynki, uczestnicząc we mszy świętej, tak? Ale jeszcze w różne inne sposób, które sobie wcześniej już powiedzieliśmy, tak? Możemy zawsze naprawić te zniewagi, więc korzystajmy z tych łask, z tej nauki, aby dobrze zadośćuczynić za nasze grzechy, naprawić te krzywdy wyrządzone bliźniemu, Panu Bogu, tak żebyśmy mieli jak najczystszą duszę, zawsze we wszystkim podobać się Panu Bogu. Tego serdecznie życzę wam, drogie dzieci, i sobie z Panem Bogiem.